Kochane dziewczyny, kobiet w nauce nie było wcale tak mało. Pamiętacie o tym, że na przykład wspaniała polska noblistka Marie Curie-Skłodowska uzyskała tę nagrodę nawet dwa razy. I muszę wam powiedzieć, jest ona moją idolką. Nie tylko w tej sferze naukowej, chociaż przede wszystkim podziwiam ją za pasję, zapał, za poświęcenie, bo te osiągnięcia, te odkrycie izotopów promieniotwórczych kosztowały ją bardzo wiele wysiłku, pracy, zaangażowania, czasami nawet kosztem rodziny. Wspierał ją jednak w tym jej kochający mąż, który niestety później zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Ale Maria się nie poddała, nie zaprzestała swojej pasji naukowej. Realizowała ją nadal, wychowując dwie wspaniałe córki, z których jedna, Irena, także jest naukowczynią. Zapisała się wspaniale na kartach nauki. Także dziewczyny, głowa do góry. Jeżeli macie swoje pasje naukowe, to proszę je realizujcie, inspirujcie się ludźmi ze świata nauki, w tym wspaniałymi kobietami. Przeżyjmy pięknie ten 11 lutego jako Światowy Dzień Dziewcząt i Kobiet w Nauce, aby nas było w tej nauce coraz więcej. Pozdrawiam was serdecznie. Choć statystycznie większość programistów to mężczyźni, jako pierwsza w historii programy pisała kobieta. Lady Ada Lovelace. Pisała ona programy zgodnie z koncepcją maszyny analitycznej Charlesa Babbage'a jeszcze w XIX wieku. Na jej cześć nazwano jeden z języków programowania, właśnie Ada, który jest używany m.in. w lotnictwie i w bardzo profesjonalnych, wymagających dużego stopnia bezpieczeństwa aplikacjach. Warto także pamiętać, że już w wieku XX, jako pierwszy komputer ENIAC, pierwszy komputer zajmujący ogromną przestrzeń, w niczym nie przypominający komputerów, jakie mamy obecnie, ten komputer również oprogramowywały kobiety, które najpierw, na początku, ręcznie obliczały parametry trajektorii lotów rakietowych w czasie II wojny światowej, a potem, aby przyspieszyć proces obliczeń, zajmowały się tym samym właśnie z pomocą komputera ENIAC. I to właśnie one mogą nosić miano pierwszych prawdziwych programistek. Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce to dobry moment, aby pochylić się nad tym, co osiągnęliśmy w walce o równouprawnienie w nauce w perspektywie równości płci, rasy, różnic etnicznych, ale także też moment ku refleksji, jakie wyzwania przed nami stoją. Natomiast, aby zrozumieć, jak daleko idący postęp został dokonany w tym zakresie, należy zwrócić uwagę na osoby, które inspirowały nas do podejmowania działań naukowych, do dalszego rozwoju naukowego. Z mojej perspektywy niesamowite znaczenie w tym zakresie ma osoba pani Mary Church Terrell. Była to jedna z pierwszych czarnoskórych sufrażystek, która walczyła w Stanach Zjednoczonych o prawa kobiet. Jej niesamowity wkład w walkę w równouprawnienie spowodował, iż była jedną z pierwszych czarnoskórych osób, która ukończyła publiczny uniwersytet, a także była jedną z pierwszych osób, która miała możliwość nauczania w szkołach publicznych. Jej zaangażowanie, pasja do walki o równość w społeczeństwie spowodowały, iż nie ulega wątpliwości, iż była pionierem w tym zakresie, w zakresie równości w nauce bez względu na kolor skóry. Jej osiągnięcia stanowiły dla mnie, osoby, która również zajmuje się kwestią związaną z równouprawnieniem, powszechnym zakazem dyskryminacji, stanowiła niesamowitą inspirację do tego, aby również podejmować nie tylko badania natury naukowej, stricte teoretycznej, ale także podejmować czynne działania zmierzające do tego, aby nauka nie znała granic. Granic związanych z kolorem skóry, wiekiem, płcią, ze względu na to, iż nauka jest dostępna
dla wszystkich i powinna być dostępna dla wszystkich. I nie ulega wątpliwości, iż Mary Church Terrell stanowiła przykład dla nas wszystkich, jak powinniśmy walczyć o rozwój nauki. I mam nadzieję, że jej osoba stanowić będzie również inspirację dla innych osób, które podejmują działania w tej kwestii. Dzień dobry. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce chciałbym przede wszystkim porozmawiać o kobiecie, która wywarła na mnie istotny i być może decydujący wpływ na decyzję o podjęciu tej kariery, by zostać badaczem, pracownikiem naukowym. Może się wydawać to banalnie, nawet stereotypowe dla takiego Włocha jak ja, ale jest zasadniczo prawdziwe. Wśród powodów, które kierowali mnie w tym kierunku, jest właśnie przykład zachowania mojej mamy. No wiadomo, że jest jedną z najważniejszych rzeczy w procesie naukowym jest to, że każde wyjaśnienie, każde stwierdzenie powinno być zawsze poddawane krytycznej analizie, nie brane za pewnie. Może tylko dlatego, że ktoś, kto jest w danym momencie autorytetem, to powiedział. Moja mama nie jest naukowcem, ale jej stosunek do rzeczywistości zawsze był nieuległy. Nigdy nie bała się odpowiadać tym, którzy wyrażali swoją opinię, swoją prawdę, pompatycznie, z góry. Nie bała się zadawać niewygodne pytania, czy odrzucać, jeżeli to konieczne, konformistyczne prawdy i fałszywe autorytety. Zawsze się trzymała swoich zasad moralnych, dzielnie broniła swoje argumenty. To nigdy nie jest łatwe. Nie było to na Sycylii 40 lat temu. Wiele się nauczyłem z tych zachowań, z tej nieuległości i zawsze z trudem czasami staram się przenosić te nauczki w moich codziennych działaniach i postawach z pracy naukowca. Jest też wiele postaci kobiecych, które wywarły na mnie wrażenie z bardziej naukowego punktu widzenia oczywiście. Dorastając we Włoszech mieliśmy przykład takie osoby jak Rita Levi Montalcini, zdobywczyni Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, czy astrofizyczka Margherita Hack. Jednak naukowcem, który wywarła na mnie duże wrażenie dzięki swoim eksperymentom, karierze w mojej bliższej dziedzinie psychologii jest Esther Tellen. Tellen była psycholożką rozwojową, która odegrała bardzo ważną rolę w prowadzeniu idei wywodzących się z teorii złożonych i nieliniowych układów dynamicznych do problemów związanych z psychologią rozwojową. Idei, które jak sądzę jeszcze nie zostały jeszcze w pełni rozpoznane, uwzględnione przez główne nurty teoretyczne w tej dziedzinie. Myślą przewodnią tej pracy jest to, że umysł nie jest oddzielony od ciała, doświadczenia, a wręcz przeciwnie, trzeba często patrzeć na konkretne, fizyczne, dynamiczne realizacje zachowań dzieci, aby zrozumieć, że być może nie ma tych ustalonych, przedefiniowanych etap rozwoju, jakie przyjmuje wiele teorii psychologii rozwojowej. Tellen pokazała nam w całej serii eksperymentów, że proste parametry fizyczne, jak masa, energia, poziom aktywacji u dzieci, są podstawą pewnych aspektów ich zachowań, które nie mogą być inne właśnie dlatego, że cechy fizyczne i dynamiczne ich ciała są tym, czym są. Czasami można wykazać, że zmieniając te warunki fizyczne, w jakich funkcjonuje organizm, zmieniają się również zachowania. Na przykład, jak Tellen po raz pierwszy pokazała, odruch podparcia,
kroczenia, który po 2 miesiącach zdawał się zanikać, tak naprawdę ciągle tam jest. Mięśnie w wieku 2 miesięcy są nadal zbyt słabe, aby przeciwdziałać rosnące wadze dziecka i wystarczy powtórzyć obserwacje w wodzie, gdzie zmieniają się warunki właśnie masy ciała, aby dziecko ponownie pokazało ten odruch. Alistair Tellen pokazała również, że podobnie może się również dziać dla pewnych rozwojowych faz myślenia, które na przykład teoretyzował Piaget. Na przykład dla tej fazy myślenia sensomotorycznego, kiedy według niego jeszcze brakuje trwałości, stałości przedmiotu, co jest wykazane przez tak zwany błąd A, nie B. Również w tym przypadku błąd ten faktycznie może zależeć od tego, co dzieci fizycznie robią, czy robili w danym kontekście, experimental setting. Można zademonstrować, jak robiła Tellen, że zmieniając pewne elementy fizyczne kontekstu, błąd już nie występuje. To wszystko oznacza, że nasze funkcje poznawcze są nierozerwalnie związane z naszym ciałem, jego dynamiką. Są ucieleśnione. Pomimo faktu, że Esther Tellen zmarła ponad 15 lat temu, jej podejście i eksperymenty są jeszcze bardzo świeże, głębokie i ciągle do nich wracam z inspiracją. Polecam ich czytanie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Kownacki. Jestem dziekanem kierunku politologia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Poproszono mnie, abym powiedział słów kilka na temat roli kobiet w moim życiu, dotychczasowym życiu zawodowym. Otóż, gdy chodzi o wpływ kobiet na tą sferę mojego życia, to dostrzegam ją z dwóch takich stron, prywatnej i zawodowej. Prywatnie, bo to nie kto inny, jak właśnie żona namówiła mnie na karierę naukową, zaś zawodowej, bo to właśnie panie inspirowały mnie do podjęcia ciekawych tematów badawczych. Najważniejszymi z nich były i są do dnia dzisiejszego pani profesor Grażyna Unicka, promotorka mojej pracy magisterskiej, a następnie również i doktorskiej, u której zdobywałem wszystkie szlify naukowe. Pani profesor Anna Magierska, która pokazała mi zarówno to, jak wygląda życie naukowca, ale i pracownika uczelni. Ostatnią zaś jest tą osobą pani profesor Agnieszka Rotert, która zupełnie niedawno zainspirowała mnie do napisania książki Społeczeństwo w Smart City. Świetnie współpracuje mi się z paniami z naszego kierunku politologia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, jak również z panią dziekan kierunku prawo, panią profesor Małgorzatą Szwajkowską. To fantastyczne osoby. Gdy chodzi o badania naukowe i rezultaty, które utkwiły mi mocno w pamięci, to jest nimi praca z lat 70. XX wieku dotycząca krytyki systemu patriarchalnego, zatytułowana Sexual Politics, autorstwa pani Kate Millett. To, jak twierdzą niektórzy z uczonych końca XX wieku, najsłynniejszy doktorat świata. Aktualny w niektórych fragmentach do dnia dzisiejszego. Kobiety są zatem w moim przypadku zarówno inspiratorkami, jak i koordynatorkami całej kariery zawodowej. Zawsze słuchałem, słucham i będę słuchał pań uważnie i chętnie współpracował z nimi, bo warto, o czym świadczy 25 lat mojej dotychczasowej kariery naukowej. Dziękuję. Uważam, że inspiracji naukowej należy szukać w realnej rzeczywistości. Z drugiej strony, to właśnie realna rzeczywistość powinna być swoistego rodzaju poligonem dla teorii naukowych. Według tego klucza przyglądałem się kobietom, które dokonały czegoś ważnego w gospodarce lub mają szansę na dokonanie, jeśli nie przełomowych, to ważnych rzeczy. Do kobiet, które mogą być inspiracją, zaznaczam,
nie tylko naukową, zaliczam Margaret Thatcher. Była to najdłużej urzędująca brytyjska premier w XX wieku i jest także pierwszą kobietą, która kiedykolwiek w Wielkiej Brytanii została wybrana na szefa partii rządzącej. Szanuję ją za wdrożenie trudnych i niepopularnych reform rynkowych i tu dochodzimy do tego wątku gospodarczego czy ekonomicznego. Inną kobietą, na którą chcę zwrócić Państwa uwagę, jest Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii, która w trakcie pandemii obniżyła swoją pensję solidarnie do wszystkich obywateli, którzy tracili możliwości zarobkowania. W trakcie swojego urzędowania podjęła więcej decyzji, które świadczą o jej odwadze i mądrości. Do ciekawostek z nią związanych można zaliczyć fakt, że jest drugą kobietą na świecie, która urodziła dziecko w trakcie pełnienia obowiązków premiera. Według wspomnianego na wstępie klucza można odnaleźć więcej kobiet zajmujących ważne stanowiska w swoich krajach. Wspomnę jeszcze o dwóch, którym warto się przyglądać. Są nimi Zuzanna Czaputowa, która jest prezydentem Słowacji od 2019 roku i od tego samego roku premierem w Finlandii jest Sanna Marin. Obydwie te panie obserwować warto i przyglądać się ich kolejnym dokonaniom.